Deszczowy dzień w Beleg, ale my korzystamy z chwili, kiedy opady deszczu ustały i rozmawiamy z Jasminem Buriczem. Cześć Jasiu. Witam Cię. Chciałbym z Tobą trochę porozmawiać o Twojej drugiej pasji, bo wiadomo, że największą jest futbol, czyli o tenisie. Wiemy, że jesteś miłośnikiem tenisa. Jak to wszystko w Twoim przypadku się zaczęło? Zaczęło się tak, jak cały czas graliśmy przed blokiem piłki. Zawsze chcieliśmy coś zmienić i tak postawiliśmy na tenis, zaczęliśmy grać tak powoli i zaczęło nam się podobać. I zawsze było nas kilka z mojego bloku i wszyscy prawie graliśmy ten tenis amatorski. Nikt od nas nie trenował, graliśmy tak między sobą i myślę, że nam się podobało i walczyliśmy. Myślę, że tu jest u nas realizacja bardzo ważna. I tak to powstała moja pasja i pasja moich kolegów też. A powiedz mi, czy ty był taki moment, kiedy stanąłeś przed dylematem piłka nożna czy tenis, czy nigdy jakby takich myśli nie miałeś i byłeś pewien, że to właśnie futbol to jest ta droga dla ciebie? Nie, zawsze była piłka. Myślę, że za tenis za późno dołączyłem. Myślę, że miałem prawie 18-19 lat, kiedy pierwszy raz zagraliśmy tenisa. Ale zawsze było na pierwszym miejscu piłka. Tenis jest tylko hobby. Hobby? No ale hobby trzeba gdzieś tam praktykować jak najczęściej. Czy tobie się zdarza często grywać w tenisa? A jak jestem w Poznaniu, bardzo rzadko grałem tenisa. Po pierwsze nie mam czasu, a też nie mam sparing kolegów do tenisa. A jak jestem w Bośni, jak mamy tą wakację 2-3 tygodnia, prawie co drugi dzień gram. Czyli pewnie jest to jeden z powodów, przez które bardzo Ci brakuje Semira Stylicza w drużynie Lecha Poznań, bo to chyba był dobry sparring partner. Za słaby. On był dobry, ale za słaby, ale on się też dużo poprawił. Graliśmy ostatni raz, jak byliśmy na wakacjach nad morzem i zrobił duży postęp i teraz jest fajnie grać z nim tenisa. Powiedz mi, poza tym, że grasz w tenisa, bo wiemy, że tak się dzieje, no to śledzisz to, co się dzieje na światowych kortach, śledzisz profesjonalistów? Śledzimy, ale nie tak. Nie mam dużą pasji, ale na przykład jak są te Grand Slamowie, oglądam. Teraz Australian Open na bieżąco? Bo teraz nic nie oglądam, nie mam czasu i też mi godziny nie pasują, ale tak, ogólnie patrzę na wyniki, co się dzieje. Dobrze, to kilka takich pytań związanych właśnie ze światowym tenisem. Masz tych swoich ulubionych zawodników, którym szczególnie kibicujesz? Pewnie Nowak, tak gdzieś tam się domyślam. Tak, jest Nowak. To jest dlatego, że jest on tam z Balkanu, jesteśmy podobni mentalnie, a też lubię Federera. Dla mnie Federer jest, mogę powiedzieć, doktor tenisa, naprawdę ma bardzo, bardzo duży talent. Myślę, że żaden zawodnik nie ma tyle talentu jak on. I właśnie taki styl, jaki prezentuje na korcie Federer, bo to jest taki bardzo elegancki tenisista w swojej grze, to taki styl Ci najbardziej odpowiada? A nie, ja daleko jestem od tego stylu. Ja bardziej pracuję dużo, mogę dużo biegać, mam długie nogi, po korkach się mogę łatwiej tam ruszać lewo, prawo. Nie mam talentu jak Federer. Federer jest panem tenisa. Czyli rozumiem, że męski tenis, czy żeński również starasz się obserwować i Ciebie on również interesuje? Nie, tylko męski tenis. Tylko męski tenis. Zapytam Ciebie o taki mecz, który oglądałeś, zapewne przed telewizorem sporo zobaczyłeś, który gdzieś tam najbardziej Ci zapadł w pamięć. Pamiętam, że był tu Roland Garros, nie pamiętam jaki rok i nie wiem, czy to był final, czy półfinał, jak grał Federer i Djokovic i Federer już miał Djokovicia, prawie go już skończyli. Jedna piłka taka poszła i myślę, że Djokovic uderzył, tylko prosto uderzył tą piłkę. Nie było to coś powodu stęsa i trafił punkt i po tym punkcie już Djokovic zmienił mecz na swoją stronę i wygrał. I pamiętam, że Federer po meczu powiedział, że to nie był punkt z szkoły tenisa, to był prosto taki fakt, że on trafił. To mi się najbardziej podobało. A moim zdaniem Djokovic to też ma, on dużo ryzykuje i coś wymyśla zawsze, coś nie jest tak regularnie w tenis.
A ty miałeś pewnie dylemat w tym meczu, komu kibicować, bo dwóch twoich ulubionych tenisistów. Nie, jak jest Djokovic, Federer, za Djokovic. Ale widzę, że dostrzegasz też wady w tenisie Nowaka Djokovicia. Czy zdarzyło ci się być na trybunach na jakimś dużym turnieju, czy to doświadczenie dopiero przed tobą? Nie, nigdy w życiu nie byłem na takim dużym turnieju. On myślę, że też przyjedzie czas na to kiedyś, jak skończymy z piłką, jak będzie miał trochę więcej czasu. Mam nadzieję, że obejrzymy jakiś wielki turniej. A bywałeś na jakichś turniejach w ogóle tenisowych? Miałeś okazję? Nie, nigdy nie byłem. Czyli tenis tylko w telewizji, tak? Tak. A ten leniwy tenis. No ale z drugiej strony tenisa się dobrze ogląda i przed telewizorem, i na trybunach. Dobrze, porozmawialiśmy trochę o tenisie, to skoro już siedzimy sobie razem, to chciałbym cię też zapytać o to, jak ty się czujesz na tym obozie. Jesteś w takiej, powiedziałbym, specyficznej sytuacji, bo nie ma Matusza. Trenujesz z dwoma młodymi bramkarzami. No i gdzieś tam zauważyliśmy, że jesteś zawodnikiem, który trenuje, ale też takim mentorem dla nich. Tak się czujesz? No nie czuję się tak. Chciałbym, że oni też mają komfort ze mną. Ja jestem starszy od nich, ale też oni muszą patrzeć na siebie i zrobić jakiś swój styl bramkarski. Naprawdę cieszę się, że oni z nami trenują i naprawdę mają taki duży potencjał. Mam nadzieję, że go w swoim życiu wykorzystują i że zrobią karierę. Bartosz Mrozek i Bartosz Przybysz, to właśnie im się przyglądasz, z nimi pracujesz, czy z tej mąki będzie chleb, twoim zdaniem? A nie, żartuję, ja mówię do nich, że ich zapraszam ich do pracy, a zobaczymy, co będzie. Naprawdę piłka jest tak nie wiadomo, może się wszystko zmienić i na stronę jednego i drugiego Bartka, albo na moją, albo do Putu. To jest nie wiadomo nigdy. Ja sobie tak sobie przypominam obóz tutaj w Belek 3 lata temu, on był wyjątkowo pechowy dla ciebie, no bo kontuzja, no i nie był to dla ciebie przyjemny czas. Teraz myślę, że Belek na nowo będzie mogło ci się dobrze kojarzyć, bo wygląda na to, że jesteś w dobrej dyspozycji. No jestem, dobrze się czuję, a 3 lata temu po prostu tak się stało na treningu, że doznałem kontuzję, że złamałem kość na ręce. Ale myślę, że ten sezon się skończył dla nas wszystkich bardzo świetnie. Nieważne, że ja odpadłem w tym momencie, ale myślę, że też się później wróciłem do bramki i wygraliśmy to mistrzostwo. Myślę, że jest ważniejsze, że się cieszy, nie wiem, milion albo dwa ludzi niż tylko jedna osoba. Liczysz, że ten sezon będzie dla was tak samo wyjątkowy jak ten 3 lata temu? Mam nadzieję, naprawdę. Wszyscy jesteśmy skoncentrowani na to mistrzostwo i myślę, że mamy dobrą drużynę i na tym momencie myślę, że też dobrze wyglądamy. Jesteśmy prawie 2 tygodnie po treningu i myślę, że musimy tak dalej pracować i mam nadzieję, że skończymy na pierwszym miejscu. Myślę też, że jest bardzo ważny ten początek, jaki będziemy mieli start, jak liga zacznie. Ja się życzę wam, by ten start był jak najlepszy i bardzo dziękuję ci za rozmowę. Jasmin Buric, najpierw trochę o tenisie, potem trochę o piłce nożnej. Myślę, że taka rozmowa, która napawa optymizmem przed zbliżającą się rundą wiosenną, bo Jasiu, w znakomitej formie to zdecydowanie wam potwierdzamy. Obserwujemy treningi na co dzień i naprawdę wygląda to super. Do zobaczenia.